Cześć wszystkim. Witam ponownie z warszawskiej restauracji Pikanteria, a moim gościem jest dzisiaj Cezary Gutowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego, youtuber, twitterowicz. Tak, youtuber, okej. Okay. Cześć Czarku. Naszą rozmowę chciałbym rozpocząć oczywiście od F1, ale nie będę pytał o składy, wyniki i tego typu rzeczy, bo sam to robisz najlepiej na co dzień. Chciałem porozmawiać o kulisach tego sportu, o dziennikarstwie, o tobie. Powiedz w ogóle, jak to się zaczęło? Skąd twoja miłość do F1, do motosportu? Myślę, że taka prosta historia z domu po prostu. Znaczy, jakoś od dziecka przejawiałem zainteresowanie samochodami, brumami, od małego. Więc przede wszystkim uwielbiam samochody generalnie jako takie. I prowadzenie samochodu, a najlepszymi kierowcami świata są kierowcy Formuły 1, szczególnie jeśli chodzi o prędkość, tak? No bo można dyskutować jeszcze, kierowcy rajdowi robią niesamowite rzeczy w samochodach, więc to już dłuższa dyskusja, ale generalnie rzecz biorąc ta Formuła 1, prawda, najwyższa kategoria. Ja jestem starej daty, więc to były jeszcze takie czasy, że nie było tego wszystkiego naokoło i tam zaraz po transformacji ojciec kupił satelitę, talerz, prawda, nie było kablówki. I nagle pojawił się dostęp do Formuły 1 taki regularny, kiedy ją puszczali. Eurosport i chyba Screensport jeszcze puszczał, RTL tak. Też puszczał, więc wtedy oczywiście się zaczęło takie zahaczenie, 92 rok początek i potem już 93 tak to się napędzało. I no, samochody Formuła 1, kierowcy najlepsi świata łatwo chwyciło i od tej pory już jakby cała reszta mojego życia wyszło na to. Ułożyła się po tej linii kalendarza Formuły 1 i wyścigów Formuły 1 i tak, w zasadzie jest to 90% mojego życia. A masz jakiś swój ulubiony okres, tak z perspektywy lat w F1? Może wiąże się z jakimś kierowcą, czy jakąś rywalizacją? Bardzo fajny był moment, kiedy 98 rok był świetnym sezonem, kiedy Häkkinen walczył z Schumacherem o mistrzostwo i zaczęło się od tego, że McLareny zdublowały wszystkich na torze. I potem w trzecim wyścigu w Argentynie Schumacher nagle wygrał, bo to wtedy McLaren przeskoczył na opony Bridgestone'a dość znienacka, a Ferrari jeździło jeszcze z Goodyearami. Jeśli to dobrze pamiętam, Goodyear wprowadził jeszcze przednie opony, bo już nie będziemy wynikać te detale, ale to był taki bardzo ciekawy moment. To wtedy też zwężono samochody z 2 metrów do 180 cm, wprowadzono nacinane opony. I to był taki no, super fajny pojedynek Miki Häkkinena, chyba najgodniejszego przeciwnika Schumachera do pojawienia się Raikkonena i Alonso, czyli takiego z pokolenia, tak to nazwijmy, Michaela Schumachera. Fenomenalny moment. Generalnie te lata były bardzo dobre, potem ta dominacja Ferrari to była nudna po prostu. Fajny był moment, kiedy Alonso wszedł do Renault i zaczął tak już, dostał samochód wystarczająco szybki, bo z tego co wiem, nie szybszy od Ferrari. I pokonał Raikkonena, a potem Schumachera w walce o mistrzostwo. Schumachera, który miał szybszy samochód, jak twierdzą ludzie z Renault. A zazwyczaj ekipy mówią, że raczej wolą sobie przepisywać zasługi. To Renault twierdzi tak w takich zakulisowych rozmowach, że Ferrari było szybsze, jakieś 2-3 dychy średnio. To był dobry. No i oczywiście, kiedy wszedł Robert, ten sezon 2008 był doskonały. Był naprawdę super dobry. 2010 rok był bardzo dobry i tak potem. Właśnie. Kto twoim zdaniem ogląda Formułę w Polsce? Czy to się wiąże, czy to jest jakaś grupka fanów stricte Formuły 1, czy właśnie powiedzmy jest era przed Robertem, Robert, potem znowu bez Roberta, teraz znowu Robert? Czy to widzisz jakieś takie... To jest zawsze podział na dwie grupy. Przed Robertem była taka grupa po prostu osób, które no i całkiem niemała wbrew pozorom. Kanal Plus to robił, sprzedawał to tak w sygnale zamkniętym i to miało całkiem niemałą grupę już wtedy widzów. Takich hardkorowych plus Formuła 1, tak F1, Niki Lauda, Senna, Prost, po prostu tak, osoby, które się tym zainteresowały. Pewnie niektóre też trochę z zachodu to przywiozły. Potem jak szedł Robert, oczywiście tak wszyscy tak Polacy stali się ekspertami od Formuły 1 prawie, no to normalne. I potem podejście Roberta, to oczywiście bardzo mocno spadło, znaczy jedna telewizja się przejechała. Bo jednak okazało się, że być może zamiast jechać tylko na nazwisku, trzeba było zrobić lepszy produkt, ale to już nieważne. Taki, nie będę wnikał, tak? Więc to potem mocno spadło, ale cały czas było już o wiele większe relatywnie niż kiedyś. Taka naprawdę mocna, fajna grupa ludzi, którzy się po prostu tym fascynują na dobre i na złe, bo ostatnio Formuły 1 de facto czasy są takie przeciętne. I teraz pewnie znowu będzie taki potem spadnie, bo przyszły sezon wszystko wskazuje na to, będzie bardzo ciężki, ale kolejny będzie zapewne lepszy i sądzę, że Robert 6-7 lat zostanie i raczej będzie szedł w stronę szpicy, więc za parę lat znowu będzie tak. A jak w ogóle oceniasz zmiany, które zaszły w Formule 1? To wszystkie, nie wiem, wycofanie tankowania i tak dalej. W jakim bardzo złe zmiany. No właśnie. Bardzo błędne. Absolutnie najgorszą zmianą, jaka została wprowadzona w Formule 1, to było wprowadzenie nowych układów napędowych.
które są oczywiście, one są super nowoczesne i fajne i nigdy nie były tak wydajne i samochody Formuły 1 nigdy tak mało nie paliły i mają 1000 koni, są bardzo mocne, ale na kiego wuja, za przeproszeniem, taka moc w momencie, kiedy kłócą się totalnie z ideą tego sportu, bo po prostu wprowadzają po pierwsze zbyt dużą masę i to jest kluczowy moment. Wyścigi sprinterskie Formuła 1 to są wyścigi w krótkim dość czasie, tak, typu do 2 godzin, w których najważniejsza powinna być ta optymalna prędkość. Optymalna w Formule 1 też jedna z najwyższych, tak, bardzo wysoka średnia. Po prostu naciskanie, napieranie. Bo to nie są wyścigi wytrzymałościowe. Do takich wyścigów najlepsze są lekkie samochody, bo w sporcie motorowym najważniejszy jest stosunek mocy do masy, a nie krowy, które ważą o wiele więcej ze względu na to, że mają napchane tam mnóstwo technologii, która de facto nic do Formuły 1 nie wnosi, bo większość widzów jednak ma to gdzieś za przeproszeniem, że te samochody palą mniej, tak, czy są takie super nowoczesne. Ostatecznie wychodzi na to, że mimo, że są bardzo szybkie, są po prostu zbyt ciężkie i kłócą się z ideą, z najczystszą ideą tego typu ścigania i tego typu sportu. Są zbyt drogie, co od razu było do przewidzenia, zbyt duże i bardzo źle brzmią. No właśnie. I są za ciche. Myślisz, że grozi formule coś takiego jak... No jest formuła elektryczna i tak dalej, ale myślisz, że jest jakieś zagrożenie, że w ogóle stracimy nawet te silniki, które są dzisiaj, że to pójdzie jeszcze dalej, ta ekologia i to wszystko? Jest takie zagrożenie, to nawet fakt, że doszliśmy do tego punktu, który jest teraz, który był, no jak to tylko zostało, jak były plany i potem zostało jeszcze wprowadzone, ja od razu byłem w stanie napisać, co się wydarzy, tak? To ja, który nie jestem, nie siedzę w samej Formule 1, nie jestem inżynierem, tak? Nie, ale to było bardzo łatwe do przewidzenia. No i naprawdę, nie takie głupoty Formuły 1 wprowadzono, jeden z najgłupszych przepisów, 2005 rok, jeśli dobrze pamiętam, zakaz wymiany opon w wyścigach, kierowcy zjeżdżali tylko na tankowanie, przecież to była totalna bzdura, bo jeden z najbardziej spektakularnych elementów, który zwrócił moją uwagę, kiedy ja zaczynałem w ogóle się interesować, to było, że oni podjeżdżali, tylko wtedy nie było tankowania, to jeszcze szybciej i było, nie, wtedy tak 4 sekundy to był już naprawdę bardzo dobry pit stop. I wyjeżdżał na nowych kołach i nagle, bo oczywiście po roku się zorientowali, że to głupi przepis bardzo, co też ja przewidziałem stojąc z boku, tak od razu, że jest głupi. Tak więc nie takie głupoty wprowadzono i to może dalej iść dalej, tak? Ciężki jest z tym procesem decyzyjności, bo tam za duże wpływy mają osoby, które nie powinny. Natomiast moim zdaniem Formuła 1 powinna przyjąć taki kierunek właśnie, że bo wiele osób się kłóci, mówi, że to powinno być zawsze szczyt technologii i tak dalej. Nie do końca, nie we wszystkim. Że w momencie, kiedy wszystko będzie elektryczne, tak, i będzie ciche i będzie jeździło samo, to kiedy człowiek przyjdzie na tor wyścigowy albo będzie oglądał w telewizji i usłyszy dźwięk silnika prawdziwego, nie tej V6 przyciszonej przez MGUH i przez turbinę, która de facto jest, to są dwa niemal identyczne systemy, tylko oba wykorzystują tylko prędkość spalin, a nie temperaturę, jak mylnie mówi nazwa. Tylko będzie słyszał taki otwarty, oddychający silnik wolnossący, który będzie miał minimum 8 garów, a najlepiej 10 V i będzie ten jęk i będzie się kręcił do 19-20 tysięcy obrotów, to wtedy będzie to przypomnienie, jakieś wspomnienie i te wstrząsające przeżycie, jak brzmiał silnik spalinowy i on może być nadal ultra nowoczesny. Poza tym wydaje mi się, że mimo tego, iż przyszłość jest elektryczna i teraźniejszość się zaczyna robić elektryczna, silniki spalinowe jeszcze długo będą pełniły swoją funkcję, może w coraz bardziej odległych zakątkach świata, a nie w metropoliach, ale one przez długi czas, bo one, najprostszy silnik spalinowy, benzynowy, czterocylindrowy się bardzo broni do dziś. A Formuła 1 to dzisiaj bardziej biznes czy dalej sport? Znaczy oczywiście sportu w Formule 1 jest bardzo niewiele, ale już jest, jak kiedy jest, to jest wspaniały. Natomiast absolutnie no, jest to sport zdominowany przez pieniądze, no bo kwestie sprzętowe, takie to są miliardy dolarów rocznie, jeśli chodzi o obroty i przez politykę w związku z tym, no bo tam gdzie pieniądze, tam polityka, to tak funkcjonuje i tak zamiennie. I sport wielkich wpływów. A tego sportu jest niewiele i nawet w samym sporcie jest też dużo polityki, czy jakieś tam czasami układy wewnątrzzespołowe, jakieś interesy ścierające się osób w ekipie. Jednym zależy, żeby ten kierowca był szybszy, innym, żeby ten był szybszy. Ci, co mają więcej władzy, to decydują, który będzie szybszy. To tak działa generalnie w wyścigach. Więc nawet w obrębie tego jest też sporo polityki i to jest najfajniejsze, że ostatecznie, żeby ten sport umieć zobaczyć, wykryć i przekazać ludziom, to już trzeba naprawdę mieć pewne też umiejętności, ale też i właśnie taką doświadczenie i wiedzieć, na co patrzeć i wtedy ten sport, jak się go wyciągnie, to jest przefantastyczny, bo to jest niewiarygodne, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy jadą samochodami, które ważą tych tam teraz 700-800 kg, mają 1000 koni, jadą okrążenie i oni są w stanie, najlepsi kierowcy, wyczuć tyłkiem, za przeproszeniem, że w tym zakręcie zgubiłem na przykład 15
setnych sekundy. I on to czuje, nie? Jedzie samochodem, który nie ma kontroli trakcji, niewiarygodnie super szybkim, który hamuje, nie wiem, 50 metrów czy do 100 metrów przed zakrętem z 300 do 100 albo mniej, co jest w ogóle niewyobrażalne. I jedzie super szybko potem przez te zakręty i łuki i on jest w stanie poczuć, to jest sport taki, to jest absolutnie fenomenalne. I to, czy właśnie ta walka ze stoperem, kiedy, nie wiem, takie przypadki, że kierowcy najlepsi, jak są dobre, stabilne opony, nie takie jak teraz, to na przykład inżynierowie widzieli na zegarze, jak ze spadkiem ciężaru paliwa, nie wiem, oddajmy na to na 3 kg na okrążeniu, 2-3, spadał czas na stoperze. Tylko dlatego, że kierowca po prostu miał tak równy rytm i tak szybki, że o te znowu 15 setnych spadał czas tylko dlatego, że auto jest lżejsze o tych kilka kilogramów. Przecież to jest nie do pisania. No tak. A powiedz tak trochę od kulis. Latasz na wyścigi ileś lat. Jesteś w stanie coś zobaczyć oprócz lotnisko, hotel, tor, hotel, lotnisko? Czy tak. Nie ma szans? To jest zabawna kwestia, dlatego że właśnie tak często, szczególnie z takiego bliskiego grona z nami, że ojej, tutaj cały świat i tak zwiedzasz. Co oczywiście ma miejsce, bo nawet w tym trybie pracy masz co liznąć. Natomiast to, co było cudowne w rajdach, poza całą dyscypliną sportu, to było to, że nagle jeżdżąc na rajd zaczynałem funkcjonować nie w obrębie lotnisko, hotel, tor i ewentualnie złapać dzień czy pół dnia, żeby gdzieś pojechać na kolację, tylko zacząłem jeździć po okolicy na rajdy, na naczynki specjalne i też bardziej się generalnie poruszać wokół tego rajdu i nagle te wyjazdy, mimo że bardzo intensywne, były połączone z tym, że de facto widziałem jeszcze coś z danego kraju więcej niż głównie te trzy punkty. No i też była kwestia podejścia. Kiedyś człowiek jeździł bardziej oszczędnie, bo miał mniej pieniędzy i no, były trochę inne warunki finansowania i tak starał się oszczędzać te budżety i też być częściej w domu. I więc sobie bukował bilety tak i tak, a teraz jak poleciałem na Grand Prix Australii, tam po raz któryś, to sobie myślę, okej, okay, przyjadę sobie dzień wcześniej, zostałem sobie do wtorku, żeby sobie w poniedziałek i jeszcze w pół wtorku pochodzić po tym Melbourne, który jest fantastycznym miastem i jakoś tak mądrzej i slow life'owo, tak to nazwijmy, zacząłem do tego podchodzić. Więc jest faktycznie, ale to mówię, taki mały kawałeczek, jak sobie zostaniesz dzień albo dwa. Jak masz jakiś ulubiony tor jakiś? Jest kilka torów, które zależy, czy pytasz mnie o tor na przykład, czy pytasz mnie o miejsce, czy o całość, wyścig. O całość, że wiesz, że będzie ten wyścig i cieszysz się najbardziej. Uwielbiam Grand Prix Australii, no, które, no, po prostu Melbourne jest fantastyczne. Tak jak na przykład Sydney średnio polubiłem, przez Sydney na rajd się jeździło, do Coffs Harbour, bo tam najlepiej się do Sydney albo do Brisbane, więc tam dwa razy za kilka dni w Sydney. O tyle Melbourne jest fantastycznym miejscem, jest super fajny tor, bardzo dobry, taki niełatwy, szybki, półuliczny na przetarcie sezonu. Same wyścigi tam jest ciężko z wyprzedzaniem, ale mimo wszystko to jest pierwszy wyścig sezonu. Pogoda jest fantastyczna w tym wyścigu, atmosfera jest świetna i ten, nie tylko że z samego Melbourne, ale też jeszcze się paddock spotyka po tej przerwie, więc jest zupełnie inaczej. Jest super. Singapur jest fantastycznym wyścigiem, jeśli chodzi o jego atmosferę, wyjątkowość, także się siedzi tam do późnych godzin nocnych czasu miejscowego i to oświetlenie toru. Sam Singapur jest świetnym miejscem. No ale też potem jedziesz na spa, które jest, no, dookoła nie za dużo się dzieje, ale sam tor jest fenomenalny i człowiek czuje, że obcuje z tą historią. Albo po latach dopiero, jak zrobiłem się starszy i mądrzejszy, polubiłem rajd Monte Carlo też, ale Grand Prix Monaco bardzo, jako w ogóle imprezę i rytm tej imprezy. I ten wolny piątek, kiedy mogę usiąść z cygarem w Red Bullu, tak, i spędzić pół dnia popijając winko. No w tym roku tak nie będzie, bo będzie za dużo zapotrzebowań na teksty, ale jakiś taki rytm tego i po prostu obcowanie z tym światem, który kiedyś mi się wydawało w ogóle mało interesujące, bo wyścigi i tutaj logistyka, drogie hotele bardzo Monte Carlo, drogie przeloty wtedy były bardzo akurat do Nicei, bez sensu. I takie zaganiane za tym wszystkimi tematami, wszystkim, co mogę napisać teraz, jakoś byłem w stanie więcej zauważyć, jak nie było Roberta, szczególnie jeżdżąc na te wyścigi, bo było po prostu o wiele mniej pracy i nagle człowiek się rozglądał i mówił, wow, nie? Wyścig jest zazwyczaj przeciętny, łamany na nudny, ale sama impreza, miejsce, samo Grand Prix Monaco i perełką. A powiedz tak dla kogoś, kto nie był nigdy na wyścigu, nie wiem, powiedzmy, chcę pojechać na Monce. Ile coś takiego kosztuje? To zależy od tego, od roku, w którym jedziesz i od tego, gdzie szukasz miejsca, jak się ogarniasz na miejscu. Monza kiedyś była dla mnie wyścigiem drogim, ale na przykład na tegoroczny udało mi się bardzo wcześnie zarezerwować bilety, które kosztowały mnie chyba 300 zł do Bergamo.
Samochody się niedrogo są, jeśli chodzi o wynajem, drogie jest paliwo, no ale to, tam też było kilkaset złotych i bilet był akurat tak, że czwartek, niedziela, czwartek bladym świtem, niedziela, a w czwartek trzeba być już na torze. Niedziela późnym wieczorem, więc można było popracować i zdążyć na samolot, czyli idealnie w ogóle, ale to był strzał złoty. I jak człowiek nie mieszka, nie chce mieszkać przy samym torze, co jest zawsze bardzo drogie, tylko na przykład może sobie pozwolić na dojazd samochodem pół godziny, 40 minut, czy godzinę. Znaczy jestem też w innej sytuacji, bo ja mam parking zawsze przy torze, przy padoku, natomiast jeszcze jak ktoś dojeżdża na, jakby z biletem, to jeszcze trzeba dojść ten dojście do toru. No ale w każdym razie po złożeniu tego wychodzą niewielkie pieniądze. Ale na przykład no de facto może wyjść na to, że na Grand Prix Chin można pojechać taniej niż na Grand Prix Monaco. To są takie niuanse. Tak zależy od miejsca, toru, czasu, kiedy się co załatwia i jak się człowiek na miejscu ogarnia, bo to też ma znaczenie duże. Węgry są bardzo fajnym wyścigiem pod tym względem, że są naprawdę tanie. Pod każdym względem. To chyba zawsze widać też po liczbie polskich kibiców, prawda? To, no, też myślę, że nie chodzi tylko o ceny, bo tam mamy sporo kibiców, których stać na więcej, ale jakiś ten kierunek jest jakiś taki, zawsze nam się kojarzyła Formuła 1 z Węgrami, mniej lub bardziej, bo to znowu ta pierwszy wyścig za żelazną kurtyną, choć mógł być u nas. Lubimy Węgrów, lubimy Węgry, tam jest bardzo tanio, tam się dobrze jedzie i też leci, jak ktoś woli lecieć, bardzo tanio się tam mieszka, no jest takie super fajne miejsce. Wyścig jest zazwyczaj przeciętny, bo nie ma gdzie wyprzedzać, ale ciągle wystarczy, broni się, tak? Czasami są bardzo ciekawe Grand Prix Węgier. Tak więc to się zrobił z tego taki polski wyścig. A masz jakieś rady, nie wiem, gdzie siąść, na jak jedzie ktoś pierwszy raz, bo często się mówi tak, że siedząc przed telewizorem widzisz wszystko. Widzisz więcej, no. Właśnie, pojedziesz na wyścig i widzisz, fum, koniec. I jakie dałbyś rady komuś, kto jedzie pierwszy raz? Ja nie jestem w stanie radzić tak dokładnie, na które trybuny, znaczy trochę jestem, ale ja nigdy tego nie oglądam od strony kibica, bo nigdy nie wszedłem na bilet na Formułę 1. Zawsze byłem akredytowany, więc jakby od środka wnętrza, jak to się mówi, inaczej to wygląda. Zresztą de facto wejściówki prasowe to są jedne z najlepszych wejściówek, jakie można mieć, wliczając wszystkie, które wpuszczają do środka. Te super VIP-owskie takie, paddock club i tak dalej, nawet im nie sięgają do pięt, bo co prawda możesz popijać kawiar szampanem, ale nie zobaczysz w 1/4 tego wszystkiego, co zobaczysz na prasówkę. To jest mega wejściówka. Od zewnętrznej strony zawsze tak naprawdę warto zobaczyć, gdzie w telewizorze, tak? Gdzie jest potencjał na akcję dobrą i żeby faktycznie to nie było zbyt szybkie miejsce, żeby to nie było takie tiu, bo tylko siedzisz, to tak aż może irytować chyba i ogłupiać, jak tak po prostu tiu. No czasami bywałem, chodzę sobie czasami na trybunę, staję na jakiś czas, więc takie super szybkie miejsce nie jest za dobre, raczej miejsce, gdzie jest hamowanie, gdzie jest jakaś szykana, chociaż też najlepiej jest chyba kupić takie bilety, w których się stoi w różnych miejscach, w różnych momentach, bo też fajnie stanąć przy łuku i zobaczyć, z jak niewiarygodną prędkością oni atakują w ogóle te łuki. Aczkolwiek najlepiej prędkość widać w Monaco. Na najwolniejszym torze Formuły 1, z dużym zapasem widać najbardziej, jakie to jest absurdalne, że takie samochody w ogóle jeżdżą pod tak ciasnym miejscu. One realnie nie pasują fizycznie rozmiarami do tych ulic. To jest niewiarygodne, jak szybko jeżdżą, a jeżdżą wolno de facto, tak, na Formuły 1 bardzo. Jaka to jest prędkość? Tam widać najlepiej. To przejdźmy może trochę do Roberta bardziej. Pamiętasz, kiedy go poznałeś? Tak, oczywiście. Opowiesz coś? To było tak, że no, ja się już wtedy interesowałem wyścigami i byłem, pracowałem jako dziennikarz i pisałem do przeglądu sportowego, komentowałem Formułę 1 na kanale Plus. W bardzo młodym wieku mi się udało zrealizować to marzenie, co było fenomenalne. No i czytałem Autosport, który w internecie go nie było, ale była prenumerata na kanale Plus. No i generalnie miałem za sobą jakąś historię oglądania. Powiem szczerze, że jak na swój wiek się nieźle ogarniałem, ale wydawało mi się, że wiem prawie wszystko, tak? A to jest ten moment, kiedy człowiek nie wie prawie nic, zarówno o życiu, jak i generalnie o tym sporcie. Ale na średnią krajową było już naprawdę spoko. No i wiedziałem, że jest taki kierowca jak Robert Kubica, słyszałem o nim od dłuższego czasu, już na poziomie kartingu, no i sobie pomyślałem, że warto by było po prostu no, w końcu się tym zainteresować i pojechać, zobaczyć go, poznać, zobaczyć co to jest za człowiek i zobaczyć jak się ściga. Więc zadzwoniłem do kolegi z Renault, do Pawła Kowalskiego, jeżeli będzie oglądał, to go pozdrawiam serdecznie. Po prostu spytać, jak tam, czy by jakoś, nie wiem, nie chcieli, bo Robert jeździł w Renault Drivers Development w tym programie, czy jest jakaś opcja w ogóle, żeby z nimi to zrobić. I kolega mi załatwił kontakt z ludźmi, którzy od strony polskiej się tym tematem opiekowali i dał samochód. Ja wziąłem operatora z Kanalu Plus, Wiktora Zdrojewskiego. I pojechaliśmy sobie we czwórkę na Mugello, nie, jesienią do Toskanii, co w ogóle samo w sobie widokowe było. Niesamowite. No i tak, no, przyjechaliśmy w czwartek na to, zobaczyłem pierwsze Soberta.
byłem trochę zdziwiony tym, jak w ogóle zapomniałem sobie, nic z tego nie robi, że przyjechała do niego polska prasa i telewizja. W ogóle i tak do dziś jest, nie? Po prostu, że on ma skupienie na czymś innym. I na tym etapie miałem niewielkie doświadczenie, ale miałem jakiś rodzaj intuicji zawsze i wyobrażenia, jak powinien wyglądać moim zdaniem kierowca Formuły 1, czy kierowca naprawdę dobry. I dla mnie Robert od razu, bo nie zobaczysz na torze do końca, na jak jeździ, czy po wynikach, nie wypatrzysz tego, czy jest super utalentowany, czy jest tylko bardzo dobry, czy dobry. To jest w osobowości moim zdaniem widać dużo. I no, Robert idealnie się wpasował w taki typ człowieka, który, no człowiek wtedy nie marzył o Formule 1, no bo to było gdzie, w ogóle kosmos, natomiast mając, no, wiedząc, że jest to, że to może tak być, ale no raczej w kategoriach marzeń, natomiast no miałem przekonanie, że to, że jeżeli jakiś kierowca, jakiś typ osobowości to jest kierowca, który jest w stanie jeździć dobrze w Formule 1, to ten chłopak wtedy jeszcze, bo miał Robert 17 lat, to on to ma, tak? To jest właśnie, tak to sobie wyobrażam, nie? Że to tak powinno wyglądać. I okazało się, że trafiłem nawet bardziej niż można było wymarzyć sobie. Jakim w ogóle człowiekiem jest Robert? To jest złożone pytanie. Robert jest taki, jakimi go widzimy w telewizorze, mówiąc szczerze. On nikogo nigdy nie udaje. Jest taką osobowością. Jeżeli już coś, czego nie widzimy, to być może czasami w telewizji wygląda na osobę bardziej surową, niż jest naprawdę, tak? Czyli generalnie jest człowiekiem, który ma dobre serce bardzo. No i jest po prostu takim porządnym człowiekiem, ale też takim twardym, hardym, zaprawionym w bojach, a z tą hardością też się wiążą jakieś takie, prawda, powiedzmy, niewygładzone kanty, tylko jakieś ostrzejsze krawędzie. A zmienił się po tym wszystkim, co się stało? I tak i nie. Znaczy, głupia odpowiedź, strasznie nienawidzę jej, ale bo to tak jest. Jakiś taki korpus, powiedzmy, osobowości, to jest cały czas ten sam człowiek, cały czas ta sama osobowość i siła. No, potężna siła ducha i w ogóle ludzka, charakteru i niesamowity intelekt, znaczy w sensie moc przerobowa mózgu niewiarygodna, co generalnie nie ma kierowców wybitnych idiotów, nie? Oni wszyscy, no, jeśli chodzi o samą funkcjonalność mózgu, to jak ten mózg pracuje, jak analizuje rzeczy, to jest niewiarygodnie, no, po prostu, bo tam się kryje prędkość. Z drugiej strony, no, zrobił się, ale to chyba też z wiekiem, taki, powiedzmy, mądrzejszy życiowo, że na takiej zasadzie, że to jest kwestia uczenia się tego, że poza tym celem, tak, tą treścią naszego życia są jeszcze inne rzeczy, które zaczyna zauważać, że są ważniejsze niż się kiedyś zdawało, tak, po prostu. Ale to jest też, myślę, takie normalne, powiązane też i z dorosłością, i z rozwojem. Natomiast no, człowiek, który przeszedł taką drogę, bo to jest upadek, wchodzisz na top topów dyscypliny, która jest wśród też dyscyplin topowa generalnie, na dach świata i już wiesz, na co ci stać i wiesz, że to są naprawdę, że stać cię na wszystko, na co stać najlepszych i masz w kieszeni de facto kontrakt z Ferrari, czyli wiesz, to spełnienie tego marzenia. No, jesteś po prostu na topie świata i nagle budzisz się bezsilny, w łóżku, tak, do którego jesteś przywiązany przez długie miesiące i potem to jest po prostu... Największym sukcesem Roberta Kubicy generalnie, życiowym, to jest to, że po czymś takim, z ranami, jakie odniósł, że on jest po prostu tak spełnionym i szczęśliwym człowiekiem teraz. I nie spełnionym i szczęśliwym dlatego, że udało się wrócić do Formuły 1, tylko jeszcze przed tym. To jest po prostu, to jest fenomen i to jest największy jego, moim zdaniem, triumf, jaki ludzki w ogóle, jaki ja w życiu obcowałem z innymi ludźmi, patrząc na to, co się dzieje. To jest po prostu niesamowite. I to nie jest afirmacja, że okej, okay, no trzeba żyć z tym, jak jest. Nie, to jest realne, czyste rozumienie tego, co się wydarzyło, co jest teraz i umiejętność cieszenia się tym i po prostu bycia szczęśliwym, zadowolonym. A pamiętasz dzień wypadku? Pamiętasz, jak się o tym dowiedziałeś? Pamiętam, bo ciężko to zapomnieć, bo po prostu co leżę sobie w domu, jest niedziela, to leżę, śpię. I jest telefon, nie wiem, gdzieś tam przed 9, coś w tym stylu. I czy pan może coś powiedzieć o wypadku Roberta Kubicy? Jakim wypadku? No i potem te kolejne informacje i taki... Dopóki nie pojechałem, nie wiedziałem do końca, co się dzieje. Nawet jak pojechałem i naprawdę zobaczyłem dużo i wiedziałem bardzo dobrze, to ciągle człowiek nie zdało sobie sprawy, jakie są konsekwencje, no bo to było walka o życie na początku, tak, i potem. No to wiedziałem, że sytuacja jest bardzo poważna i to był taki rodzaj takiego drętwienia, nie? Jakbym dostał, nie wiem, kijem przez głowę i nie, że mnie coś bolało, tylko taki nie do końca przytomny, jakby, nie wiem, był poza... Trochę stanął obok i szedł trochę poza nurtem
tego, co się realnie dzieje. Oderwany po prostu od przytomności takiej stuprocentowej, bo to było takie surrealistycznie, bo to surrealistycznie się dobrze prowadzi. To było takie po prostu nierealne, abstrakcyjne, ale w złym słowa tego, w złym znaczeniu tego słowa. To było ciężkie, ale to dla mnie czy dla nas to nic. Tak? Osoba, która naprawdę wie, jak to ciężkie jest przeżycie, to właśnie wróciła do Formuły 1. I to jest, przynajmniej tego sobie nie da wyobrazić. To trzeba po prostu, nikomu nie życząc, to by trzeba było przejść samemu. A powiedz, jest coś takiego, o czym, nie wiem, o czym na przykład można porozmawiać z Robertem, czym on się interesuje, o czym my nie wiemy? Tak na co dzień, co nie pokazuje telewizja i tak dalej, bo ja mam zawsze wrażenie, że Robert się no, śmiejesz się, czyli... Są sport... takie rzeczy, ale nie powiesz. Nie, no to one są, to są rzeczy prywatne, natomiast to, co mogę zdradzić, to to, że z Robertem się bardzo dobrze rozmawia o życiu generalnie. I jak są jakieś życiowe sytuacje, które mi się jakoś znowu przydarzyły, ostatnio przygody. I mam sporo przyjaciół, co jest moim wielkim szczęściem, wspaniałych, mądrych osób, których się radzę i mają tam różne koncepcje, ale w danych tematach często idą w jednym kierunku. A Robert będzie tą osobą, która często powie trochę inaczej, to zazwyczaj on mu potrafi bardzo konkretnie powiedzieć, że słuchaj, to wydarzy się to, to i to. To bardzo często wychodzi na to, że faktycznie się wydarzy to, to i to. Właśnie tak, może tu będzie takie fajne przejście do właśnie tych kulisów dziennikarstwa, bo ja się czasami zastanawiam. Na pewno jest wiele razy taka sytuacja, że coś wiesz, ale nie możesz o tym powiedzieć, no, prawda? Normalne. Jak to pogodzić, żeby jednocześnie spełniać tą swoją rolę dziennikarza, który ma informować, a jednocześnie robić to w taki sposób, żebyś nadal otrzymywał, nie wiem, był dopuszczany do różnych informacji. Jak ty to dzielisz? Ciężko to zbalansować i ciężko jest znaleźć te granice. Natomiast, bo to jest oczywiste, bo ludzie sobie, niektórzy wyobrażają, że jak ja się czegoś dowiem, to mam obowiązek o tym od razu napisać. To jest, no niestety, jest bardzo mało przemyślane, mówiąc delikatnie, po prostu głupie. Z tego względu, że to jest sztuka na raz. Znaczy, jeżeli ktoś mi powierzy jakiś sekret ważny, w zaufaniu po prostu, i ja to powtórzę, to potem już nigdy więcej się tego nie dowiem, ale to, że ja tego komuś nie powtórzę publicznie i że ja zaczekam specjalnie, nie będę pierwszy i nie muszę być pierwszy, aż ktoś inny to wyciągnie, żeby móc potem, to ja, świadomość, że te rzeczy wiem, sprawia, że ja lepiej widzę ogólnie to, co się dzieje w tym sporcie, jak to funkcjonuje i ogólnie gdzie co może zmierzać. I potem jak ta informacja wyjdzie, to prawdopodobnie mój komentarz na jej temat i przedstawienie sprawy będzie bardziej trafne niż osób, które nie miały tej wiedzy wcześniej. Raz, a dwa, no mogę łatwiej niż pewne rzeczy przewidywać, co się może wydarzyć i zrozumieć, nie podając tego faktu, ale mówiąc generalnie o bardziej naturze tego sportu i tak bardzo, bardzo, bardziej ogólnikowo, więc to tak czy inaczej ta wiedza, ona zawsze się sprawdza i jest przydatna i odbiorca inteligentny jest w stanie ją jakoś wchłonąć, tak więc tutaj nie ma żadnego konfliktu de facto, no tylko trzeba przyjąć, że po prostu nie wszystkie rzeczy, nie we wszystkim muszę być pierwszy w podawaniu informacji, ja naprawdę w ogóle. Właśnie to jest bardzo ciekawe, komentarz. Bo w dzisiejszych czasach powiedzieć nie muszę być pierwszy to szacun. Znaczy ja się z tym w 100% zgadzam, bo być pierwszym, a napisać głupotę to nie jest sztuka, prawda? Więc jakby... Tak, czasami lepiej jest zaczekać i napisać coś jako drugi albo trzeci, ale wiedzieć, co się dzieje i nadać temu odpowiedni kontekst, tak? I raz, a dwa, umieć z tego punktu łatwiej jest potem przewidzieć, co się może jeszcze, w jakim kierunku mogą pójść sprawy po prostu, tak? I być takie bardziej całościowe. To jest też kwestia jakiegoś takiego etapu pewnie w pracy, bo ja zacząłem pracować 21 lat temu zawodowo. Więc już mnie wielką radość odnajduję w tym, że nawet jak, bo ja nie mogę siedzieć cały czas, ludzie sobie myślą, że ja siedzę cały czas na Twitterze, ale ja po prostu muszę, 90% mojego życia to jest związane z tym, co robię zawodowo i co jest o wiele za dużo, ale nawet w tych 10% nie jestem w stanie ciągle wszystkiego śledzić i wiedzieć dokładnie o tej godzinie, że to już teraz wyszło, albo wyszło coś, o czym nie wiedziałem, że wyjdzie. Nie jestem w stanie tego zrobić. Więc jakby tak dużym, powiedzmy, szczęściem, że na tym etapie, powiedzmy, mojego życia i funkcjonowania w mediach ogólnopojętych nie muszę. W sensie, że zawsze dla mnie ważniejsze jest to, co sobie pomyślę w tym momencie i to, co jestem w stanie, jakby, jak jestem to w stanie skomentować w skrócie, tak? I wytłumaczyć, jak się wydarzyło, więc już naprawdę nie muszę siedzieć ciągle na Twitterze samym, bo jeszcze jest Instagram przecież i Facebook i serwisy informacyjne. Ja dużo siedzę w telefonie. A nagrywasz też na YouTubie. Jak różni się praca dziennikarza w gazecie, a nagrywanie filmów? To jest jakaś...
Teraz jesteśmy w takim, w ogóle to jest dla mnie fenomenalny moment dla dziennikarstwa, bo ten proces przekazywania informacji bardzo się uprościł, bardzo, bardzo przyspieszył i świat, przechodzimy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak świat się w tym momencie bardzo, bardzo zmienia pod każdym względem, bo jak gwałtownie, błyskawicznie, jak skrajnie, i to też dotyczy dziennikarstwa. I teraz pytanie, jak, no, czym się różni, teraz praca w gazecie, jako takiej tytule, to już tak trąci myszką bardzo mocno, mimo że ta praca w gazecie teraz się bardzo różni od tego, jak się pracowało w gazecie 5, 10 czy 20 lat temu. Ja od dziecka biegałem po redakcji, więc wiem, jak wyglądało, kiedy się pisało na maszynie, nadawało teleksem. Widziałem takie rzeczy, tak, obserwowałem, jak to działa z obu stron, więc po prostu ja zdaję sobie sprawę, jak to się rozwijało. To są dwa zupełnie inne światy i de facto moim zdaniem teraz, jeśli chodzi o takie dziennikarstwo, tak jak ono się wykształca, to najważniejszy jest dostęp do pewnych informacji, umiejętność ich przetwarzania i przedstawiania na różne sposoby. Czyli moim zdaniem dziennikarstwo idzie w tym kierunku, że trzeba po prostu, że powinno się być nie specjalistą od tego odpisania reportaży, tak, raz na dwa tygodnie fenomenalnych, tak, ale dużych, ale jedne, tak jak kiedyś było na przykład w prasie, że dziennikarze mogli pisać najlepsi, czy nawet nie tak dobrze, jeden tekst na tydzień, zgodnie na to zarabiali na życie, godnie na tym, i oczywiście to się wiązało z pracą poza pisaniem tego tekstu, ale generalnie w ten sposób. Teraz po prostu musisz o wiele więcej tych informacji być w stanie przesyntezować i przedstawić je na różne sposoby, po prostu, czyli i mówiąc tu, cześć mamo, i pisząc, tak, czy mówiąc do mikrofonu w radiu, ale też i umiejąc edytować pewne rzeczy, na przykład prosta edycja materiałów wideo, czy robienie fotografii, moim zdaniem, znaczy to jest dla mnie, tak się ułożyło, ja uwielbiam po prostu robić te wszystkie rzeczy, jedne mniej, drugie bardziej, ale bardzo dobrze, mam wąską specjalizację tematyczną, ale robię ją na wszelkie sposoby. I przypuszczam, że to jest teraz ta droga, tak współczesne media wskazują. Natomiast przypuszczam, że, no nie wiem, czy być tylko dziennikarzem twitterowym, tak to nazwijmy, bo Twitter, szczerze, w tak małej liczbie znaków, to jest żadne dziennikarstwo, to jest newsowość. Może tak, ale moim zdaniem naprawdę, żeby być dziennikarzem pełną gębą i faktycznie coś tam mieć to swoje miejsce na tym rynku dziennikarskim, to trzeba raczej umieć ogarnąć to z różnych stron. A propos dziennikarzy pełną gębą, jesteś w stanie wymienić, nie wiem, dwóch, trzech najlepszych dziennikarzy w Polsce motoryzacyjnych, takich, którzy mają, nie wiem, największą wiedzę? Wiesz co, nie chciałbym, bo nie chciałbym, żeby ktoś się na mnie obraził, tak, że kogoś nie doceniam. Są różne osoby i to dobry dziennikarz nie musi wiedzieć wszystkiego, na przykład o każdej śrubce w samochodzie. Tak? To są po prostu różne dziedziny, różne obszary i jest naprawdę wielu dziennikarzy, których szanuję. Nawet na przykład, nie wiem, czy w Forum 1 jest dziennikarz, który średnio bardzo się zna na wyścigach, tak, i generalnie nie do końca ogarnia, nie potrafi powiedzieć, który kierowca jest dobry, a który słaby i ocenić dobrze wypadku, ale jest fenomenalnym specjalistą od innych dziedzin Formuły 1. Jest to ciężkie, ale powiedzmy od samochodów bardzo szanuję na przykład, bo też jest mój kolega, który też się interesuje Formułą 1, Romka Popkiewicza, tak, ale nie chcę tutaj, żeby ktoś się obraził, bo znam wielu naprawdę bardzo dobrych dziennikarzy motoryzacyjnych w różnych dziedzinach, których to po prostu nie chcę, tak, żeby się obrazili, ale no, jako że tak, z Romkiem mamy jeszcze tę Formułę 1 bardzo bliską, to w takim razie. A oglądasz jakieś kanały na przykład motoryzacyjne na YouTubie? Nie mam czasu na to. Nie masz czasu? Niestety, nie, bo chciałbym, ale po prostu zbyt wiele rzeczy, no nie jestem w stanie tych. A prasa motoryzacyjna? Też nie? Też nie to jestem samo. W stanie. Ja niestety, prawda jest, nie znam się na samochodach, ale znam samochody bardzo dobrze, bo nimi jeżdżę po prostu i kocham. Ale nie jestem w stanie wejść w ten temat taki, żeby wiedzieć, kiedy będzie jaka premiera, czy bardzo mocno śledzić rozwój technologii. Po prostu wiem, że coś wchodzi, tak, jest grubsza i wtedy tak to sprawdzam. A jak to właśnie wygląda tak jeszcze od kulis? Bo piszesz jakiś tekst do przeglądu, no jesteś tam osobą, która, jak rozumiem, najlepiej zna się na tym temacie. Nie wiem, ktoś to sprawdza. Nie pytam tam o stylistyczne jakieś tematy, ale ktoś jest w stanie sprawdzić, co ty napisałeś, czy to się opiera typowo na zaufaniu? Bo teoretycznie mógłbyś napisać jakieś największe pierdoły i to tak, by wyszło, tak? Bo to się teraz ludzie sobie wyobrażają. To jest charakterystyczne, że czasami, że tam się naśmiewają, o, że o tutaj dziennikarz, o tutaj zrobił literówkę, tak, albo coś tam mu nie wyszło. Jestem jeszcze dyslektykiem takim prawdziwym, ale to nieważne. I potrafię wyłonić najbardziej oczywiste błędy w słowach, które pisałem milion razy już, nie? Bo napisałem mnóstwo, niepoliczalną liczbę znaków wyplułem z siebie już na tym etapie. I to jest podejście takie naiwne i głupie, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że kiedyś prawdziwy system robienia gazety i nie tylko wydawania książek, że te największe pióra, które się teraz podziwia, to są ludzie, którzy owszem świetnie piszą, ale jednak to przychodziło przez tak redaktora, czasem nie jednego, przychodziło przez korektę. Korekty teraz nie ma, nie wiem, czy może Fakt ma korektę? Fakt jest jedną z lepiej robionych gazet chyba teraz, jeśli chodzi o takie, po prostu taką kindersztubę.
Ale generalnie rzecz biorąc, żeby te teksty były wtedy takie jak są, to przechodziło o wiele większą obróbkę w o wiele dłuższym czasie i uważniejszą i robioną przez osoby do tego, tylko do tego przeznaczone, niż to ma miejsce teraz. Więc no, te wielkie pióra, oni mieli, i to istniało dlatego, że nawet te największe pióra też robią literówki, też mogą mieć problem ze składnią w jakimś zdaniu i tak dalej, i tak dalej. I teraz tego nie ma, tak? To się nagle skróciło. Więc ten system jest no, wiele krótszy. Jak piszę na Facebooka, to piszę bez redaktora. Jak wysyłam tekst do Onetu, to patrząc na to, to poza tytułami, które są zmieniane na taki ten, to raczej też nikt błędów nie wyłapuje. Tak? Nie ma takiej osoby, więc cudownie się pisze do gazety, gdzie jest jeszcze redaktorzy. Jest no, jeden, Aldona Marciniak jest fenomenalnym redaktorem, najlepszym redaktorem. Odróżnijmy redaktora od dziennikarza. Dziennikarka też jest świetną, ale jeśli chodzi o redagowanie, o redakcję, najlepszym redaktorem w tym kraju od sportu motorowego generalnie dużego i od Formuły 1 w szczególe, że możesz dostać ten tekst komuś, kto ci takie rzeczy wyłapie. Ja mam skłonność do popełniania głupich błędów czasami typu napisałem kiedyś w tekście, że Senna wypadł z prawego zakrętu. Tamburello, to był łuk taki bardzo szybki w lewo. Ja pamiętam to, ja to oglądałem na żywo, ja wiem jak wyglądał kiedyś łuk Tamburello, ja wiem, że szedł w lewo. Ale Senna wypadł w prawo z lewego łuku i jakoś mój mózg ma taki jakiś krak systemowy, że napisałem, że to był prawy zakręt. Więc jak masz kogoś, to jest w stanie takie pierdoły wyłapać po prostu. To może przejdźmy na koniec już tak typowo do samochodów takich troszkę wolniejszych. Twój pierwszy samochód? Mój własny? Twój własny. Fiat Seicento S. Seicento. Jak kochałem. 1.1. To był tak cudowne auto, fenomenalne. Mały, lekki. Napęd naprzód, jak na tamte czasy nawet się napędzał i silnik był nie do zarąbania, ten 1.0, taki można go było. Co myśmy tym samochodem nie robili? Fajnie na rękawie się zawijał, super samochód. A obecne auto? Nie zdradzałem, jaki mam teraz samochód, rzadko nim jeżdżę, ale to jest Fiat. A wymarzony? Nie ma innego wymarzonego samochodu dla mnie. I jeszcze, bo ludzie mi też zarzucają, że dla mnie wszystkie samochody są najlepsze. To nieprawda. Ja podkreślam pewne wady w samochodach, ale ja generalnie kocham samochody, więc nie oceniam go, nie będę mówił, że nie wiem, że Seat Ibiza jest gorszy od Ferrari tak, GTC 4 Lusso, bo jest. Tak? Tylko, że tych samochodów się nie zestawia. Ja każde auto oceniam w jego kategorii cenowej i po prostu jakby w porównaniu z innymi samochodami z nim związanymi i raczej szukam tych cech, które mi się podobają. A niestety mam tak, że jak coś ma silnik i skręca i hamuje, co jest bardzo ważne, bo hamulce są najważniejsze, to już to bardzo lubię na wstępie. A potem już po prostu tak wchodzę bardziej w detale. Niektóre samochody są po prostu nudne i bezpłciowe. I ten. Natomiast no, z aut takich, jakie bym chciał mieć, no Alpine, ostatnio jeździłem, Alpinka jest fenomenalna, więc na pewno bym zgarnął. Abarta 124 Spydera bym na pewno zgarnął. BMW M2 jest kapitalne. Z Porsche'ów poprzedniego Boxstera bym wziął SK jeszcze wolnosącego na bank. Jeden z takich, to jest taki samochód wymarzony. Znaczy wymarzony to jest być może taki poza zasięgiem, to ten być może nawet mógłbym jakoś zgarnąć, ale nie potrzebuję. Ale takiego, coś takiego chciałbym mieć w garażu. Kotkaczy kilka, bardzo chętnie, typu nie wiem, Focusa RS-kę warto było mieć w garażu. Kocham 308 GTI, jest super takim Hyundai i30, no dużo mógłbym wymieniać teraz. Mniejszą na pewno ośkę chciałbym mieć, jakieś typu Clio'we jeszcze z wolnosącym silnikiem. A co musi mieć samochód, żeby jakoś, nie wiem, poruszył Ciebie, żeby Ci się podobał? To zależy od kategorii, bo są tak samochody, które rozleniwiają tak, i sprawią, że się dobrze czuję jadąc wolno. Typu na przykład Volvo XC60 jest fenomenalnym samochodem pod tym względem, bo jeżeli mi się podoba auto, w którym jadę rytmem bardzo spokojnym i mogę po prostu się ciągnąć i stać w korku, to znaczy, że to już jest majstersztyk, bo ja najbardziej kocham generalnie samochody lekkie i małe, typu uwielbiam mocne ośki. Segment B jest optymalnym i C, tak? Czyli kompakty i te mniejsze. Segment B to uwielbiam. Po prostu on nie musi mieć mocnego silnika, musi mieć tylko silnik. Ważne, żeby dobrze skręcał i hamował. I już wąskie drogi górskie i będę miał z tego niewiarygodny fan, jak dobrze, naprawdę niewiarygodny fan, jak skręca. I to mi wystarcza. No i idąc dalej, oczywiście tylne napędy z mniejszym rozstawem osi, typu właśnie no, centralnie wyważone 718, tak, Porsche, Caymany, Boxsterki, to jest zawsze, to jest to na torze wyścigowym. Czy właśnie BMW M2, który jest no, jednym z najlepszych takich wymarzonych samochodów, czy ta Alpina w końcu, napęd na tył, tu się kończy auto. No i ten, albo Abarth, ten Abarth 124 Spider.
jakie to jest niesamowite auto. W sensie jest tak lekki i tak zwinny i po prostu w każdym momencie on cię kusi do tego, żeby dodać mu jeszcze gazu. Z dołu weźmie, bo ma turbinę, żeby jeszcze założyć kontrę i tę kontrę możesz zrobić sobie w ten sposób. I on to wszystko zgarnie. No ale mnóstwo, jest mnóstwo fenomenalnych samochodów. Najbardziej lubię lekkie samochody z niewielkim rozkładem osi. Wymienić na przykład, nie wiem, jakieś dwie marki, których nie lubisz? Tak nawet irracjonalnie. Ja na przykład mam takie marki. Co? Nie przypadam za Audi. Ale to jest, że powiem, też w pewnym sensie, bo dlatego, że... trochę ze względów ideowych, bo oni robią naprawdę bardzo dobre samochody, tylko... jeżeli... mówię, bo nie mówię o RS-ach teraz, tak, które są mega dobre, ale jeżeli na przykład mam wziąć A3, a mogę kupić Golfa, który będzie od niej tańszy, nie wiem, 20-30% i będzie niemal, będzie naprawdę bardzo, nawet jak Audi pewne rzeczy robi inaczej, tak naprawdę będzie, wszystko co najważniejsze to będzie miał, a jest świetnym samochodem sam w sobie, to ja wolę Volkswagena i teraz A2, jeżeli kupuję BMW, to ja nie kupuję droższej wersji innego, tańszego samochodu, choćby nie wiem jak przerobionej. Ja kupuję BMW. No a kupując Audi, kupuję też i Skodę, trochę Seata i moim zdaniem, jeśli chodzi o marki premium, to jednak obniża prestiż. To nie zmienia faktu, że jest to bardzo popularna marka, bardzo ceniona, bo robią świetne samochody. Tak jak Volkswagen generalnie robi fenomenalne auta. I kiedyś nie przepadałem za Volvo, mówiąc szczerze, ale polubiłem bardzo. Nie? Nauczyłem się szanować, szczególnie teraz, jak zrobili duże postępy, ale i robią teraz kilka świetnych samochodów, typu X60 to jest naprawdę... On to jest auto w segmencie swoim, w premium, to jest auto absolutnie, które ma podejście do X5 i ma podejście też do, tak, do Mercedesa, to będzie GLC, tak, tej wielkości i on się obroni, być może nawet będzie lepszy od nich pod pewnymi względami. I to już jest taki, ale najgorszym samochodem, jaki jestem w stanie wymienić, którym jeździłem, to było Volvo C70. Z tym, że nadal miało tę zaletę, że otwierał się w nim dach, bo to kabriolet, a kabriolet ma to do siebie, że może być najgorszym autem świata, jak się otwiera dach, to się robi wspaniały. A tak jeszcze trochę łącząc to z F1, jakimi samochodami prywatnie jeżdżą kierowcy? Masz taką wiedzę? Różnymi. Często tak w ramach korporacji, natomiast no wiesz, no raczej tam się oglądają z jakimiś fajnymi modelami Porsche, z jakichś tam Ferrari, Lambo i inne, ale czasami też zupełnie normalnymi samochodami jeżdżą. No Robert przez lata, nie wiem czy jeszcze ma, ale miał na przykład i bardzo lubił, dużo jeździł Renault Meganką z silnikiem turbodieslem. Aczkolwiek nie tylko, tak, ale tak na co dzień. Bardzo dobre auto, naprawdę. Tak odpukać w niemalowane, ale załóżmy, że możemy pewnie tak założyć, że oby nie, ale Williams da tak fenomenalny samochód w przyszłym roku jak teraz. Nie wierzę. Nie? To byłby cud, ale cuda się zdarzają, ale to byłby cud. Fenomenalny jak teraz, że dadzą i że, żeby nie było tak, że Robert będzie walczył o to, żeby nie być ostatnim. Zastanawiam się, przy tej całej euforii, która jest dzisiaj, jeśli faktycznie te wyniki nie byłyby na miarę tych wydmuchanych oczekiwań, jak myślisz, jak to będzie odbierane, jak będzie odbierany Robert? A jeszcze nie daj Boże, niech 3 razy wyleci z toru, to już w ogóle... Będzie to... Z wyleceniem z toru wątpię. Znaczy, być może się mogą zdarzyć, bo każdemu się może, no, ale nie przewidywałbym nic takiego dramatycznego. Będzie gówno burza. Znaczy inaczej, mogę się mylić, tak? Natomiast wszystkie znaki na niej ziemi wskazują, że Williams jest teraz najsłabszym zespołem Formuły 1. By far, jak to się mówi w ich kraju, czyli z dużym zapasem. I nie siedzę w ekipie, ale tak jak obserwuję z boku i patrzę na sygnały, a trochę już w tym sporcie siedzę naprawdę, to nic nie zwiastuje, żeby miała nastąpić jakaś dramatyczna poprawa. No właśnie. W tym względzie. Ale nie wiemy, tak? Czasem przez czyste szczęście uda się w coś trafić, ale nie tylko. No, natomiast punkt wyjścia jest bardzo... No Robert po prostu wchodzi tam z samego dołu tym razem. Kiedyś wszedł jako kierowca fabryczny od razu z miejsca, co było fenomenem, bez żadnego wsparcia. Teraz no, za drugim razem ta droga się udała i to jest fenomenalne osiągnięcie, ale jednak była trudniejsza, tak? I Robert wchodzi z innego poziomu. I trzeba zrozumieć, że no, on wchodzi teraz bardziej chyba jako debiutant prawdziwy niż wtedy wchodził. Wtedy wchodził już pełną bombą tak na bardzo wysoki poziom do ekipy fabrycznej. Teraz wchodzi tak, jak się normalnie powinno wchodzić do Formuły 1. Po prostu. I jest... Potrzebuje pewien czas i pewną drogę, żeby przejść, żeby przebić się tam, gdzie jest jego miejsce. I to nie zależy od tego, jak on jeździ, bo on teraz prezentuje, moim zdaniem, poziom
pierwszej szóstki najlepszych kierowców świata. Jestem co do tego przekonany. Wyścigowych, bo jeśli liczymy w to rajdy, to ja nie wyobrażam sobie innego kierowcy, który byłby w stanie z miejsca wejść na tempo czołowych kierowców w WRC, jeszcze do tego w prywatnym samochodzie, który jest niedoinwestowany i ma, używa 5% budżetu tych dużych ekip, tak? To w ogóle no to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek kierowca był w stanie trzymać takie tempo w wyścigach i takie tempo w WRC z miejsca. Tak więc on już prędkość ma, tylko właśnie chodzi o to, żeby pojeździć wyścigi, podejeżdżać do mety, pokazać, że w sytuacjach niemożliwych, co będzie też trudne do zauważenia, ale że wyjeździł coś, czego 90% kierowców Formuły 1 nigdy by nie wyjeździło w historii tego sportu całego i szukać miejsca jeszcze albo iść z Williamsem do góry, jeżeli Williams będzie się poprawiał, albo schodek po schodku szukać tej drogi dalej, tak? Na to trzeba patrzeć jako na plan długoterminowy, a nie na pierwszą połowę przyszłego sezonu. To powiedz na koniec, czego życzysz sobie i fanom F1 na przyszły sezon? Sobie życzę więcej spokoju. I więcej takiej mądrości, żeby, bo przesadzam, jeśli chodzi o aktywność zawodową, realnie. Przepraszam, ale szczerze, bo mam takie refleksje życiowe, teraz jedę na wakacje, tak? Po raz pierwszy od dawna i jest to taka sytuacja. Niepewnie się czujesz. Nie, czuję, że bardzo ich potrzebuję, bym zwariował. A fanom życzę po pierwsze takiej cierpliwości, a po drugie umiejętności cieszenia się, znaczy patrzenia na rzeczy tak, jak się na sport motorowy powinno patrzeć. Czyli nie z tej perspektywy, że sam czysty wynik i to, że ile razy mnie pokazują w telewizorze, ile jest zdjęć, tylko patrzenia w kontekście tego, jak sport motorowy działa i w kontekście tego, co się daje zrobić z punktu widzenia danej sytuacji i umieć się z tego cieszyć. A cierpliwość po to, żeby zdać sobie sprawę, że na tej bazie dojdziemy do momentu, kiedy wszyscy już będą widzieli, właśnie tak jak się patrzy na sport od góry, że to faktycznie ten kierowca ciągle tak i że jeszcze może zrobić tyle i tyle. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.